co by tu zrobić na obiad? To jest pytanie, które codziennie zadaje sobie każda polska gospodyni i szczerze powiedziawszy, łatwiej ugotować niż wymyślić. A my w Kulinarnych Potyczkach mamy dla Państwa całą listę propozycji prosto z regionalnej polskiej kuchni, a tym razem wędrujemy w Bieszczady i na Pojezierze Brodnickie. Tak prezentują się okolice Jajkowa w gminie Brzozie w województwie kujawsko-pomorskim. Piękna okolica przyciąga wielu turystów. Atrakcji nie brakuje. Wioska tematyczna, lasy, bachotek. Przyjeżdżają tutaj grupy z całego świata, odwiedzają nas. I przy okazji poznają Jajka. W końcu to Jajkowo. Przede wszystkim kojarzę się z jajkiem. Jajkami, no, ogółem potrawami jajecznymi. Lubię malować jajka, do tego malowania potrzebujemy wosku, jajka, szpileczki. Tak więc warto zajrzeć do Jajkowa. Jestem z tego szczęśliwy, że dużo osób może zwiedzić moje rejony. Kto może znać odpowiedź na kluczowe pytanie, jeśli nie panie z wioski początku życia? Co było pierwsze, jajko czy kura? Oczywiście, że jajko. Tylko jajko z Jajkowa. I mamy odpowiedź. U podnóża Bieszczad na Podkarpaciu leży wieś Nagórzany. W kole gospodyń wiejskich panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. Synowa mnie namówiła do tego, tak, żebym się zapisała. Wesoło nam jest, dobrze, zgadzamy się. Spotkania to dla nich wytchnienie po ciężkim dniu pracy. I tutaj jak przychodzę, to zawsze jest ta chwila dla mnie i po prostu odpoczywam. W realizacji nowych pomysłów stawiają na współpracę. Z sołtysą, z Radą Sołecką, my praktycznie wspólnie wszystko tutaj ogarniamy. Festyny, jakieś kiermasze. Niezwykłe galaretki, pyszne sery, domowe wypieki podbijają serca mieszkańców. Te wszystkie wspaniałe wyroby, które są najlepsze, najsmaczniejsze. To jest to, co wójt lubi najbardziej ze strony KGW Nagórzanki. Ja inaczej sobie tego nie wyobrażam, jakby tego koła nie było. My są Nagórzanki. Dzikie Bieszczady na pewno piękne, na pewno smaczne, ale co się lepiej sprawdza w waszej kuchni? Klasyka czy nowoczesność? Zdecydowanie klasyka. A skoro klasyka, to świetnie się składa, dlatego że w Kulinarnych Potyczkach właśnie klasyka, a raczej tradycja jest pierwszą konkurencją. W kolejnej panie te tradycyjne potrawy pokażą w nowoczesnej odsłonie. A kto to wszystko oceni? Nasi znakomici jurorzy Bartłomiej Witkowski i Artur Moros. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Artur Moros, szef kuchni, pasjonat ryb i znawca gęsiny, promotor rodzimych kulinariów na całym świecie. W programie Polski Grill zachęcał do grillowania regionalnych specjałów. Tradycja ma dla niego ogromne znaczenie. Z doświadczenia wie, że stół łączy ludzi z różnych stron. W potrawach liczy się dla niego jakość, prostota i wyśmienity smak. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni, popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu, podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność. Uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. Rosół ma miliony odsłon, ale właśnie taki najbardziej klasyczny, który znamy, to jaki to jest? Niedzielny. Wywar z mięska. Różnych rodzajów najlepiej, warzyw, przypraw. I panie dzisiaj rosół przygotują, ale to nie będzie ten zwyczajny, klasyczny, choć bardzo tradycyjny rosół. Bardzo tradycyjny, ale bardzo szybki również. Taki jaki roboczy. To będzie rosół? Dziki. Dziki rosół. Dlaczego ten rosół jest dziki? Bo szybki. Prosta sprawa. Dziki, bieszczacki i szybki, a tymczasem w Jajkowie muszą być jajka. Również zupa. Oczywiście. Zupa, która jest przygotowana na bazie jak zupa klopsowa. My nazywaliśmy to zupę biedę. Oczywiście mamy nam zastąpiały, zamiast było klopsa mielonego, dodajemy jajko. No musi być jajko w wiosce początku życia. I u was chyba te jajka nie tylko w Wielkanoc, przecież jesteśmy już długo po Wielkanocy. Tak. Jesteśmy jedyną wioską w Polsce, która maluje jajka przez cały rok. W kuchni równie często występują jajka jak na stole do malowania. Oczywiście, tak. Tak się gotowało w Jajkowie od wielu dziesiątek lat? Znaczy się, my tą tradycję mamy bardziej może trochę od mojej teściowej i od mojej mamy, bo niestety, ale jesteśmy wsią popegeerowską, czyli tej tradycji nie mieliśmy przekazanej. Świetnie, że jest zdrowo i znakomicie, że panie sięgają po te produkty, które mają tuż obok. A co będzie ważne dla naszych jurorów w ocenie tych dań? Bardzo proszę.
Dla nas najważniejsza jest tradycja, za którą możecie dostać, miłe panie, 60 punktów. W drugiej konkurencji to będzie nowoczesność i tradycja, czyli także 60 punktów. Za smak 20 punktów i za wygląd 20, czyli w sumie można uzyskać 100 punktów, to jest absolutnie maksymalna ocena. Mam nadzieję, że dzisiaj przydzielimy taką ilość punktów, więc zabierajcie się pani do gotowania, a my będziemy oceniać. Ja wiem, Arturze, że ty z chęcią wędrujesz po dzikich Bieszczadach, a co powiesz na dziki rosół? Ta nazwa, ona bardzo pasuje do Bieszczad, bo Bieszczady są ostatnim takim dzikim regionem w Polsce, prawda? Tak. Bo macie i żubry, i wilki, i niedźwiedzie. I niedźwiedzie, rzeczywiście. No dobrze, to sekret szybkiego rosołu, bo ta zupa, mam wrażenie, że ona ma trochę mało wspólnego z rosołem. Rosół to jest tylko taka robocza. To ja będę tara, pani będzie opowiadać, czyli co potrzebujemy do dzikiego rosołu w Bieszczadach? Do dzikiego rosołu to jest bardzo proste. Potrzebujemy wody troszkę, jarzynki, czyli marcheweczkę, troszkę cebulki, troszkę kiełbaski. A kiełbasa to jakaś wyjątkowa, czy...? Oczywiście wyjątkowa. Dobra, kiełbasa nasza, regionalna, swojska. Najlepiej swojska, wędzona na dymie naturalnym. No dobra, ale z dziczyzny, czy taka wieprzowa? No to znaczy się to, co było dostępne, czyli nie? Czyli to, co jest w lodówce, to dokładnie, wkładamy do naszej dokładnie. Zupy. Mamy prosty wywar, tak, z jarzynki. Dokładnie, jarzynka, troszeczkę ziela angielskiego, liść laurowy, sól, super. Pieprz. Klasyka. Tą cebulę będziemy przesmażać, tak, na maśle. Tak, przesmażymy. Dobrze, zawsze lepiej smakuje z cebula przesmażona. Tak? Na pewno, tak jest. Czyli masło jest tu też gra dużą rolę, tak? Smak takiej zupy jest powtarzalny. Próbujecie to jakoś ogarnąć? Kiełbaskę stosuje się różną, prawda? No właśnie, tak jak pan mówił, smak się zmienia. No, tak, w zależności od tego, jakiej użyjemy, no to jest tam bardziej kiełbasiany, mniej kiełbasiany. Zresztą to tak jak w domu bywało, nie? Jak było więcej kiełbaski, była konkretniejsza ta zupka. Bardziej aromatyczna, bardziej pachniała mięskiem, jak było biedniej, no to bardziej pachniała warzywkami. No kiełbasa pachnie wybornie. Tak jest, więc ona tutaj jest jakby głównym takim kręgosłupem smaku. Bartku, tak zrobimy. To ty chyba rozwiążesz tą odwieczną zagadkę, jajko czy kura? Ja bym chciał rozwiązać zagadkę zupy klopsowej, o której mówiliśmy na początku, prawda? Ponieważ zupa klopsowa kojarzy mi się z trzema elementami, powiemy o pierwszym. Samo mięso, czyli klopsy, tak. Które wydobywają swój aromat, prawda? Mhm. Czym zastępujemy tutaj w tej zupie jajkowej? Aromat zastępujemy białymi warzywami, czyli korzenne warzywa. Białe warzywa. Tak. Fajnie, jeżeli one też by były na przykład podpieczone delikatnie. Oczywiście. Bo wtedy ten aromat będzie głębszy. Mhm. Drugi element to jest taki lekko zakwaszony smak zupy klopsowej, oczywiście, który uwielbiam. Czyli tutaj babcie niestety już, bo to było takie podawane bardziej może młodszym dzieciom, też zastępowane właśnie, żeby te jajko, warzywa zostały przekazane, nie dawały właśnie octu, tylko była bardziej taka dosłodzona śmietaną. Jeździłam do babci na ferie, to zawsze babcia robiła właśnie zupę jajeczną i przez to, żeby nie dawać mi kwaśnego, to właśnie robiła na słodko bardziej. Okej, dobrze. Trzeci element to duża ilość kopru. Tak jest. Koper tutaj jest pierwszym jest właśnie takim gwoździem całej tej zupy. Bardzo, bardzo duża ilość kopru. Podpowiem tylko, że jeżeli panie sobie obiorą te końcówki kopru, bez tych łodyżek, on będzie jeszcze bardziej elegancki. Zupka wyjdzie, miam. Myślę, że będzie dobrze. Taka na bogato, popatrz, ile mięsa. Kuchnia ma smakować, ma odżywiać, ale ma też leczyć. A skoro tak, to rosół będzie zupą nie tylko na każdą niedzielę, ale też na każdą chorobę. Proponuję klasyczny z kostką z kaszymanny. Rosół, podstawa polskiej kuchni, może być przygotowany z wołowiny, kaczki albo kury. By rosół się udał, ważna jest jakość mięsa. Najlepiej to jest swojska kura, biegająca po podwórku. Z wolnego wybiegu jeszcze najlepiej, wtedy jest najlepszy i wyjątkowy smak wychodzi z tego rosołu. Gospodynie mają swoje sposoby gotowania rosołu. Muszą być warzywa i przyprawy. Istotny jest sam sposób przygotowania dania. Na wolnym ogniu najlepiej się gotuje i dosyć długo się gotuje, bo on jest wtedy taki klarowny. Mam wnuka takiego, że on tylko rosoły by chciał ze dwa razy w tygodniu, żeby mu gotować.
A do rosołu można dodać na przykład zamiast makaronu kostkę z kaszki manny, która nadaje specyficzny smak. I właśnie taka potrawa znalazła się na liście produktów tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa, a upowszechnianych przez koła gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich chcą pokazywać właśnie te kulinarne smaki, te smaki tradycyjne, a przede wszystkim żywność zdrową i zdecydowanie mniej przetworzoną. I koła gospodyń wiejskich są najlepszym źródłem właśnie takich produktów, które są na listach produktów tradycyjnych. To panie przede wszystkim angażują się w rozwój poszczególnych miejscowości i pokazują, że dotychczasowa tradycja, wszystko to, co było chowane gdzieś głęboko, można pokazać właśnie na obszarach wiejskich. Panie, ale pamiętajmy też o tym, że do kół gospodyń wiejskich w bardzo wielu przypadkach przystępują również i panowie. To są lokalni liderzy w poszczególnych miejscowościach i oni właśnie pokazują, jakie olbrzymia jest zakorzeniona tradycja w każdym praktycznie regionie. Oto mamy pierwsze propozycje. Idealne dla współczesnej gospodyni, bo bardzo szybkie do zrobienia, a jednocześnie pełne tradycji. Zaczynamy od zupy jajkowej. Bardzo przyjemna zupa w odbiorze. Lekko słodkawa od śmietany. Kremowa konsystencja, gdzie też pochodzi pewnie od śmietany i od warzyw. Super pasuje ziemniak razem z jajkiem. Rzeczywiście ona nie jest taka słodka, żeby... Bo ja jajko mdłe, ziemniak mdły, natomiast tą zupę je się przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Uważam, że nawet to zakwaszenie nie jest tutaj potrzebne. Bardzo przyjemna zupa. Lubimy śmietany, lubimy masło. No i takie smaki prawdziwe, tradycyjne, domowe. Uważam, że strzał w dziesiątkę. W Jajkowie dowiemy się na pewno, jak dobrze ugotować jajka. A czego dowiemy się w Bieszczadach? Jak smakuje dziki rosół. Proszę bardzo. Rosół nabiera całkiem nowego znaczenia. No myślę, że to taki bieszczadzki rosół. Kiedy trzeba by było uciekać przed niedźwiedziem, to na pewno energii po zjedzeniu takiej zupy to nie zabraknie. Wyraźny smak. Czuć tą kiełbasę bardzo wysokiej jakości. Te ziemniaki tutaj... gdzieś dopieszczają po kawałku tą zupę. Dużo warzyw. Zupa bogata. Nie jakaś cieniutka. Przy tej zupie rzeczywiście wystarczy ta godzina i mamy gotowe bardzo dobre, jednokarnkowe, sycące, smaczne danie. KGW na Górzanki. Miłe panie, dziki rosół, bardzo fajna nazwa, trzymajcie się tej nazwy, pasuje do Bieszczad. Rzeczywiście, na pewno jest to zupa tradycyjna, smak był bardzo wyrazisty, bardzo dobry, dobrze zbalansowany. Wygląd, to dobrze wyglądało na takim właśnie, ja od razu widzę stół drewniany, Bieszczady i tą zupę w talerzu i tak naprawdę nie potrzebowałbym więcej, więc u mnie komplet punktów 100 punktów. U mnie również, drogie panie, gratulacje. KGW Jajkowo, tak jak łatwiej było wydobyć smak z kiełbasą z zupy bieszczadzkiej, tak trudniej było wydobyć smak zupy jajecznej z Jajkowa. Więc tutaj też serdeczne gratulacje. Za smak 20 punktów, za to, że wydobyły panie ten smak z jajek, można powiedzieć, i z ziemniaków. Za wygląd 20, bo również solidna porcja zupy. Dobrze to wyglądało. No i tradycyjne danie, nie ma tutaj wątpliwości. 100 punktów od nas również. Za tą konkurencję mamy remis z pierwszej konkurencji. Brawo. Dziękujemy. Gratulujemy. Dziękujemy. Emocje są ogromne, to jest nasz debiut w telewizji, także po prostu miałyśmy stres taki mocny z koleżanką, ale mówię, poszło, wystrzeliłyśmy, poszliśmy do przodu, działamy cały czas, także zobaczymy, jaki koniec będzie. Widzę, że w Jajkowie jesteście panie wierne jednemu produktowi. Jajko. I będzie burger jajeczny. Taka oto tradycja w nowoczesnym wydaniu, a w Bieszczadach też jesteście panie wierne tradycji, bo o fuczkach nie jeden słyszał, tak jest. Ale robimy. Jak podacie fuczki nowocześnie? No, będą fuczki z dodatkiem sosu czosnkowego, zamiast na przykład tradycyjnej śmietany. Czyli kapusta kiszona. Ciasto naleśnikowe. Pomiesza się z czosnkiem. Dokładnie, bardzo fajnie się komponuje.
No świetnie, chętnie posmakujemy. To co, zabieramy się do pracy? Tak jest. To ja w Bieszczady. No i mamy fuczki. Tak jest. Może wytłumaczylibyśmy, czym konkretnie są te fuczki? Fuczki to jest bardzo prosty przepis. Ciasto naleśnikowe, wiadomo, mleczko, jajko już dodałyśmy, tak. Mąka. Teraz będziemy przyprawiać pieprzem, solą, mamy czomber. Z czym takie fuczki możemy podawać? Z czym one najlepiej pasują, żeby były takie no, w najlepszym wydaniu waszym? Przede wszystkim nowoczesne. Zrobimy sos, ale sos czosnkowy. I mamy tutaj taki tajemniczy składnik postaci, takich zielonych listków. Czosnek niedźwiedzi. O, właśnie. Nie wszyscy wiedzą o tym, że czosnek niedźwiedzi właśnie wygląda tak. Aromat bogaty. Bardzo mocno bogaty. Delikatniejszy od zwykłego czosnku, bardziej elegancki. Super pomysł. Myślę, że to super nasza pomysł. Tajna broń. A tajną bronią pań z Jajkowa jest? Jajko. Jajko, no dobra, to ja teraz do jajek. Nie będę ukrywał, że jak byłem dzieckiem, uwielbiałem kotlety jajeczne mojej mamy. Tu jest jajko, dodamy jeszcze więcej szczypiorku. Będzie do tego suróweczka z młodej kapusty, tu już mam, jeszcze dołożymy, żeby trochę coś chrupiało, było trochę świeżego. I tylko będzie ogórek słodko-kwaśny. Mamy dwa sosy, do tego jest jeden, jest na bazie papryki ostrej i... To ja od razu próbuję. Proszę bardzo. A tu jeszcze dołożymy czosnek, bo jest taki jogurtowo-czosnkowy, żeby był taki bardzo delikatniejszy. I bułka samopieczona. Robiliśmy ją dwa dni temu, teraz będzie tylko podpieczona. Zrobiliśmy na bazie ciasta drożdżowego i półparzonego, czyli takie ciasto mieszane. Dobra. To recepturę poproszę. Podam. Powiem szczerze, przyznam się, że mąki dodaję na oko. Ale wróćmy do naszego głównego składnika, a mianowicie burger jajeczny. Czyli to będzie trochę kotlet jajeczny, tak? Tak, to będzie kotlet jajeczny, tylko w takiej podanej właśnie wersji nazwaliśmy to burger jajeczny. Tutaj jeszcze można dodać sobie marchewkę, można dodać różne inne rzeczy. I po prostu wiadomo, że dzieci kochają fast foody. No i to można przemycić takiemu dziecku różne warzywa. Będziecie to panie formować w kształt tak, burgera? Tak, będziemy za chwilę smażyć. I będzie panierowany. Panierowany, no to tak. Róbmy to już. Dobra, daj, ja zrobię. Trzymaj. Widzę, że moja córka nie bardzo. No bo się już oparzyłam. Chcę, żebym była oparzona. Tak jakby. Dobra, zapamiętam to sobie, jak będziemy wracać w domu. No ja myślę, że ich danie będzie smaczniejsze niż nasze. My możemy tradycją tylko tutaj zaszaleć, nadrobić. Czy makaron musi być królem kuchni włoskiej? Zdecydowanie nie. Przecież klasyczny polski rosół, ten niedzielny, najlepiej smakuje z makaronem, a jeszcze lepiej, jeśli jest to makaron jajeczny, który znajdziemy oczywiście na liście produktów tradycyjnych. Zaczyna się od wsypywania mąki, potem jeszcze kilka dodatków, w tym najważniejsze – jajko. Tak powstaje znany wszystkim makaron. Gospodynie nie wyobrażają sobie obiadu bez własnego wyrobu. Wybijam jajka, później trochę wody, zagniatam, rozwałkuję i kroję paski i na drobne później. Mogą być nitki, wstążki, rurki, świderki, muszelki i inne formy. Własnoręcznie przygotowany makaron na wsi był zawsze podstawowym daniem w czasie niedzielnego obiadu czy podczas wielu uroczystości. Najczęściej do zup, nie? To jest rosół, powiedzmy czernina owocowa, pomidorowa. Zastosowań wiele, bo makaron może być użyty również w sałatkach, sosach czy podany z owocami. Ludzie chcą wrócić do tej żywności tradycyjnej, do jajeczek prosto od kur. Te jedzenie takie przygotowane w domu tradycyjnie ma lepszy smak, wiemy co jemy, z czego jemy. I to jest też dbanie o nasze zdrowie. A lista produktów tradycyjnych, na której jest również makaron jajeczny, przypomina o najlepszych rodzimych smakach. Szybko, nowocześnie, a jednak tradycyjnie i bieszczacko. Wiele określeń można by wymyślić dla fuczek bieszczackich. Ciekawe, jakie wymyślą nasi jurorzy. Danie bardzo smaczne.
Natomiast trochę wydaje mi się, że za mało nowoczesne. Jest ten element czosnku niedźwiedziego, co jakby, no, jakiś procent powiedzmy tej nowoczesności. Może rzeczywiście powinniśmy zrobić jakiś tort z tych placuszków razem z serkiem i razem z tym sosem. U nas tradycyjnie to były tak zwykłe placki, po prostu podawało się w ten sposób. Mm-hmm. Rozpustą już było, jak była śmietana, a sos czosnkowy to już jest wypas nowoczesności. Okej, wybronione. Jakiś argument jest. Wybronione. Jak unowocześnić jajko, to jest z pewnością trudne zadanie. Ciekawe, jak sobie panie z tym poradziły. Nowoczesność w postaci burgera, jeszcze przełamana kotletem jajecznym, z którym się nie spotkałem, to na pewno daje tutaj duży plus, prawda? Dla mnie premiera. Ja tak rozbiję to na elementy, a mianowicie w burgerze co jest ważne? Przede wszystkim kotlet. I tu jest dobry kotlet jajeczny, w przeciwieństwie od mięsnego. Bardzo ważna jest bułka. No tutaj bułka jest bardzo fajna. I dobrze, że ona nie jest też taka miękka, brioszkowata, tylko bardziej taka zwięzła. Fajne dodatki. Najważniejsze elementy w burgerze zachowane, do tego smaczne, do tego nowoczesne, więc danie udane w 100%. To skradło serca jurorów, dzikość, nowoczesność, tradycja, smak. Za chwilę się przekonamy. Na górzanki. Optymizm, uśmiech, przygotowanie, piękna serwetka, fajny pomysł, to wszystko jakby bardzo mocno punktuje. Natomiast ja robię to z trochę takim rozdartym sercem, zabrałem jeden punkcik za tą nowoczesność, smak 20, wygląd 20, ten jeden punkcik mniej za nowoczesność, czyli 59, w tej konkurencji 99. KGW jajkowo, smak 20, wygląd 20, no i ta nowoczesność, czyli pomysł sam tego burgera jajecznego 60. Drogie panie, 100 punktów, czyli razem 200 w obydwu konkurencjach. Jednym punktem zwycięża drużyna z jajkowa, drogie panie, na górzanki, ale tutaj jajko wygrało ponad bieszczadzką tradycję. Nie spodziewaliśmy się wygranej, ale przyjechaliśmy po bardzo dobrą zabawę i tak właśnie było. Dziękuję bardzo. A u nas zwycięża przede wszystkim to, że mamy po raz kolejny świetne propozycje na obiad, bo zwycięża smak. Jesteście Państwo ciekawi tych smaków, smaków Polski, smaków regionu. Zapraszam na kulinarne potyczki już za tydzień.